No, tak póki pamiętam. Znaleźliśmy gdzieś bed, kiedy byliśmy w stanie ofiarować się tej Pixie. I cóż, nie oczekiwałem zbyt wiele, biorąc pod uwagę, że jesteś człowiekiem w ogóle, ale dzięki. Ludzie nie są wszyscy źli, he? A, proszę, weź to w podzięce. To, czyli... A, Pixie Knife. Spróbuję... nie być skrzywdzona po raz kolejny. Z drugiej strony, czy jesteś gdziekolwiek bezpiecznie? Tutaj każdy walczy z każdym. Chciałbym, żeby było jakieś miejsce, gdzie można spokojnie się osiedlić. No cóż, do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że jej się uda. Wracając, Pixie Knife. Jest... Nie jest aż taki zły pod warunkiem, że przeciwnicy są podatni na efekty stresowe. Ponieważ masz szansę trafić 4 razy i za każdym razem jest jakaś tam szansa na narzucenie stresu czarem. Sami sobie odpowiedzcie, jak to działa. Dobra... świetnie. Wchodzimy. Boing. Cześć, kopotęgu. Dobra. A tak, a co ja będę? Boing. Dobra, powinno zginąć. No dobra. Jakoś to idzie. Jeszcze wypadałoby znaleźć tego drugiego. Sandmana bodajże. Gdzie on będzie? Wydaje mi się, że na dolnym piętrze. O, kaso. Czy ja chcę kaso? Mogę spróbować. To, jeżeli dziwny człowiek, który rozmawia, to zapewne porywacz. Jesteś porywaczem, prawda? Nie do końca. Poszukują mnie wszystkie władze na świecie. Okej, dobrze, zabiję cię więc. Ale... niech ci będzie. Ja tu tylko chciałem porozmawiać. To już się na żartach nie znam. Nawet się najlepiej. Oho. Potęga. Mówię wam. Ja nie wiem, jak ja to jeszcze żyję. Znaczy przeżywam. Dobra, tak, tak. To było głupie. Nigdy się chyba nie nauczę, że... Chwilę. A! Bo ja mam losowe ataki. Zapomniałem, że przy zmianie pistoletu, znaczy karabinu bardziej, przy zmianie karabinu zmienia się typ ataku tego darmowego. A. Właśnie nie wiem, dać Pixie czy u niego? Dylematy pierwszego świata? No, wezmę u niego. Może powiedziałem, wezmę u niego, no. I mam całą drużynę pełną chaotycznych demonów. Nie, że mi się taki fach podobał, zwłaszcza, że sam zazwyczaj idę w zupełnie odwrotną stronę, ale... No, dobra, póki co trzeba sobie radzić. Chyba. Dobra, co mamy tu? Cześć, gminy. Proń się, Maradzi, Maradzi, proń się. Cześć, Maradzi, na pewno wystarczy. Dobrze, że przeciwnicy nie mają koopów. Bo to by mogło zabolać. Wyobrażacie sobie? Trafiacie na górkę 5 takich samych przeciwników. O, nagle. Koop. O, to rzeczywiście mój... To na pewno mój zapasowy wyborek. No babota, synu. Chciałbym, żeby więcej ludzi było takich przyjaznych. To wielka strata. Co za... Dostałem czakra pod. Ej. Czakra pod regenerują naszą... Fuck! Naszą manę do pełna. No cześć, milczałem. Dobra. Gan. Ty walniesz CEO w niego. Ty walniesz CEO w niego. A ty użyjesz rampage'a.
Rampage. Powodzenia. Wink. No, świetnie. Hile. Zawsze wiedziałem, że to odrobinę zbyt silna umiejętność, ale... jeszcze sporo zależy od szczęścia. Bo to jest na zasadzie, jak wejdą cztery umiejętności, znaczy cztery ciosy, to jest świetnie. Jak nie wejdą, on the other hand, to mam przekichane. Kto wymyślił chodzenie dookoła? Cztery gremliny. Słuchajcie, bo jest sprawa. Ty się broń. Ty ma radzi. Ty się broń. Nie pamiętam. Czary mogą chyba nie trafić, prawda? Nie, nigdy nie pamiętam, bo to od gry jest tak naprawdę zależne. W jednej grze czary mogą trafić, w innej czary nie mogą trafić. Cześć, Sevik. Dobra. O, forma. Ciekawe, cóż to za ciekawa forma. To jest mi absolutnie do niczego niepotrzebna w tym momencie. Hey, Sian Light. Czyli do akcesoriów. No. I kolejna forma. Gimme. Raptor Tissue. Tissue to chyba tkanka, z tego co pamiętam. Dobra, broń się, radzi. Radzi jeszcze raz i broń się. Nadużywanie całej drużyny pełnej demonów tych samej rasy jest całkiem zabawne. No do pewnego momentu przynajmniej. Jest taki moment w grze, w którym drużyna złożona z demonów może tej samej rasy, co ja gadam. Tego samego alignmentu jest beznadziejnym pomysłem i nawet nie chcecie próbować tego robić. Dobra, zapiszmy. Zapiszmy, jak już mówiłem. Aha. I co, wchodzimy. O, wow. Całkiem tu gorąco. Zawsze mnie takie rzeczy zastanawiały. Tyle ognia, a mimo to śnieg się utrzymuje. Wow. Więc pomyśleć, że nasi przodkowie, ludzie postawili stopy w tym świecie, który stworzyłem. My zmierzamy w stronę świata ludzi i nie powstrzymacie nas. Zapieczętowani w odchłoniach tego świata, nasza zemsta właśnie się zaczyna. Ha? Shinji, jesteś na miejscu pana? Widzisz źródło energii, tak? Co to za diabeł jest? My wiemy! Wiemy, jaka jest najlepsza metoda, żeby zabić ludzi. Nic nie jest lepsze zabijanie ludzi niż sami ludzie. Musimy tylko was naśladować, aby mordować was na wielką skalę. Wyczuwam od was ten smród. Smród ludzi. Wytrenowanych, aby zabijać. Wy ludzie często nas obwiniacie. Ale to wy ludzie doprowadziliście sztukę zabijania do perfekcji. Nie masz na to odpowiedzi. W takim razie zniszczymy waszą żonną krwirasę. Powiedz mi więc, czy to nie demony są prawdziwymi bohaterami? Jakby to powiedzieć... To nie do końca tak, że on nie ma racji, tak? No bo... Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Come on! Zresztą cała historia ludzkości faktycznie się opierała na nieustannych konfliktach, czy nie? Ciężko jest wskazać taki dłuższy okres, w którym nie było żadnych zbrojnych konfliktów, więc... Jak możemy nie przyznać akcji Maxowi? Z drugiej strony... Demony potrafią zabijać na sam widok, więc... Obie raz się mylą. Ha? Więc myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Nie bądź śmieszny! To właśnie tacy ludzie jak ty denerwują mnie najbardziej. Okej. Okay. I czas na starcie z Tyrantem Molaxem. Jeżeli dobrze pamiętam, jestem podatny na lód. Z drugiej strony, równie dobrze mogę używać mojego pistoletu. Zobaczymy do porównania. Ale dobra. Co należy wiedzieć o Molaxie?
HeyMars jest powodem, dla którego moja drużyna wygląda tak, jak wygląda, jeżeli chodzi o umiejętności. Znaczy, umiejętności, o odporności. W dużym skrócie, problem polega na tym, że ma on zarówno silne ataki fizyczne, jak i ogniste. Dlatego starałem się zrobić drużynę, która będzie miała w miarę możliwości odporność na ogień. Aczkolwiek nie jestem pewien co do moich odporności na ataki fizyczne, bo główny bohater miał chyba lekki problem na tej zbroi. Dobra, wiem jedno. Na 100% będę używał. Okej, wracając, na 100% będę używał ataków lodowych. Tyle już na pewno wiem. Na Metalu Kaja, Zio i jeszcze jeden Fartbreaker. Fartbreaker, jeżeli zwróciliście uwagę, redukuje obrażenia, które zadaje nam przeciwnik, ale podstawową zasadą w walce z bossami jest to, żeby nie używać buffów, debuffów powyżej trójki. Czyli jeżeli użyjemy ich 3 razy, to czwarty już najprawdopodobniej zadziała na naszą niekorzyść, ponieważ boss użyje najzwyczajniej w świecie Dekunda albo Dekadży. Więc plus 3 to jest taka jeszcze w miarę bezpieczna bariera. Dobra. Ice Shot. Zio. Jeszcze jedno Zio. I Rampage. Może wejdzie jeszcze raz, tak świetnie. Oj. Szlak. O, fear. Właśnie, na tym polega problem. Monarch od pewnego momentu zaczyna używać Gehen. Nie. Która ma nieprzyjemny zwyczaj narzucania na naszą drużynę Fira. I nie wiem, czy wspominałem, jestem osobą w piździec podatną na efekty stresowe, więc tego typu walki będą jak najbardziej bolesne. Wracając, czy ja nic więcej mam? Nie chcę racy. Mogę jeszcze atakować. O, potężny Maradzi, au. O, to... Co? To było... Słucham? Ale... To było zbyt proste! Nie taką cię pamiętam, gro! Czy on napadł na 15 magii? Czy tylko mi się tak wydawało? No cóż, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Nie myśl sobie, że nas powstrzymałeś. Ty tylko nas wezwałeś. O, okej. Otrzymaliśmy miedziany róg. I masę energii. W postaci pesarka. Udało ci się, Shinji. Pokonałeś tego skurwysyna. Masz jaja, stary. Nie wiem, co by się stało, gdybym to ja tam pierwszy dotarł. Dobra robota pokładowej Ikarii. Zdziwiło nas to, że źródłem energii był demon. Powiedz do Respect wraz z tym źródłem energii. Okej. Pokładowej Ikarii. Masa energii, którą dostarczyłeś, musi zostać wysłana do analizy. Przejdź natychmiast do obchodu urodzenia. No, jak? Misja była niebezpieczna, ale udało ci się wykonać ją w 100%. Misja, badanie sygnatury energii została zakończona. Jej! To co, uciekamy. W ładowej Ikarii. Źródło energii, które otrzymałeś, prawdopodobnie rozwiąże nasz problem z tunelem kwantowym w Zenicie. To źródło energii znane jest jako Rosetta Manifold. I czy to ma jakieś tłumaczenie na polski? Manifold to rozmaitość. Okej. Czyli rozmaitość Rosetty. I ta została opisana jako Rosetta Antlia. Pomimo swego rozmiaru, ta rozmaitość Rosetty jest niesamowicie gęsta, jeżeli chodzi o informacje.
Rozety zawsze były tylko hipotezami tych kosmologów. Schwarzwald ma coraz więcej niespodzianek, ale to przebiło wszystko. Pomijając jego znaczenie naukowe, dla naszych celów ważność tej rozety to wspomożenie nas w dotarciu do tunelu kwantowego. Odkryliśmy informacje odnośnie tunelu kwantowego, który blokuje nasze przejście. Nie jestem pewien, czy rozumiem? Ja też nie. Bluejet nie był w stanie się tam przedostać. Czemu to miałoby coś zmienić? Red Spade to obcy obiekt, który pole kwantowe odbija. Jednakże gdybyśmy zmienili naszą tarczę plazmową, aby zsynchronizować się z tym polem kwantowym, powinniśmy mieć dostęp do tunelu. Innej słowy, pole kwantowe jest niczym olej, a respekt jest jak woda. Innej słowy, nie przejdziemy. Ale przejdziemy, jeżeli pokryjemy naszą tarczę plazmową własnym olejem. I mamy właśnie parametry tego oleju utrzymane z Rosetty. Wiem, czyli możemy uciec! Wracam do domu! Udało się, Shinji! Ha ha! Ha! Fal się na ryj, Schwarzwald! Cóż, niestety nie mogę tego w tej chwili potwierdzić. Zbliżamy się do pojaźni, czy udajemy się w głąb? Bez głębszej znajomości Schwarzwald, obawiam się, że niemożliwe byłoby ocenienie tego. Co?! Nie idziemy w dobrą stronę?! Nie mogę potwierdzić, że udajemy się na Ziemię. Powiem więcej, możemy zmierzać w coraz większe niebezpieczeństwa. Ale dopóki nie będziemy iść naprzód, nasze szanse na powrót będą mniej więcej takie same. Bliskie zero. W dodatku, nie będziemy mogli poznać prawdy o Schwarzwald, a to może być nadzieją na zbawienie ludzkości. Naszym celem powinna być podróż przez ten tunel kwantowy i zmiana wymiarowa do następnego wymiaru czasu przestrzennego. Innej strony musimy udać się do następnej warstwy Schwarzwald, he? Coś mówi mi, że nie będzie to zbyt przyjemne, ale cóż, lepsze to niż siedzenie tutaj na tyłku i nic nie robienie. A cóż, skoro już o tym mowa, jako członek drużyny atakującej. Co mnie trochę martwi, to demony, na które zapewne wpadniemy, prawda, Shinji? To inżynierowie! Zmiana w miarę jest gotowa. Możemy już ruszać. Okej, okay. To lepiej dla nas. Ale tu, że wolałbym, żeby nie stało się to samo, co w momencie naszego przybycia, okej? Okay? Moje informacje o Schwarzwald są w tej chwili znacznie dokładniejsze niż te, które mieliśmy w momencie wlatywania. Jestem zagwarantować, że nasza podróż odbędzie się bez żadnych problemów. Widzimy zmianę w miarach, jak tylko wszyscy będą gotowi. Wszyscy przygotować się do zmiany wymiarów. Okej? I to jest jedna z kasynek, które wiecznie zawieszały migę. Wiecznie. Dlatego z chęcią obejrzę po raz pierwszy. Wow. Okej. Na koniec świata i jeszcze dalej, mówili. Spowalniamy. 30, 20, 10... Lądujemy. Lądowanie zakończone powodzeniem. Skok do nowego sektora, powiódł się. Skok nam się udał. Powinniśmy móc nawigować po Schwarzwald bez większego problemu. Oczywiście możemy udawać się tunelem tylko pomiędzy tym miejscem a Antlią. Mam nadzieję, że znajdziemy następny tunel już niedługo. A więc jesteśmy tutaj utkwieni, prawda? No cóż. Tak, utkwieni. Wymyślam nowe słowa. Chciałbym znaleźć jakiś ekspres z dala od tego piekła. Obawiam się, że jest to niemożliwe. Tunele kwantowe Schwarzwald nie są podobne do siebie. Każdy z nich ma swoje unikalne właściwości.
nie musimy badać każde po kolei. Naszym następnym zadaniem będzie zbadanie tego sektora. A nie tracisz czasu. Zrobisz wszystko, żebyśmy pasowali do ciebie, czy nie? Pokładowy Jimenez, jeżeli chcesz wrócić na ziemię, to ta misja jest konieczna. Jesteś naprawdę zimny danie, wiesz? A demony są bardziej przyjazne. To ma Cleary od monitorów. Atmosfera jest podobna jak w Antli, więc wydaje mi się, że będziemy mogli je badać. Cóż, widzimy jak wygląda środowisko, ale to ciężko je analizować. Zresztą prześlę je wam, żebyście sami zobaczyli. Dzielnice czerwonych latarni, mówili. O, wygląda trochę jak jakiś pałac. Ha? I są tu też demony. Najpierw pole bitwy, teraz czerwone latarnie. To jakieś szaleństwo! Spodziewałem się czegoś bardziej fantastycznego, ale tutaj czuję się trochę jak w domu. Co to do diabła jest? To ty zawsze masz na wszystko odpowiedź, Arturze. Może to nam wyjaśnisz? Już żeby się nie doczekał. Ten fenomen został poprzednio zaobserwowany w Antli. Wygląda, że Schwarzwald posiada struktury, które są bardzo podobne do społeczności ludzkiej. Uważam, że estetyka jest związana z tym, że jest to region, w którym zamieszkują demony. Jednakże konkretniejsze badania póki co są niemożliwe. O, dzielnica czerwonych latarni, pole bitwy Antli. Ale te obrazy z domu były prawdziwe. Cóż, ratowaliśmy śmierć i weszliśmy do Schwarzwald, aby uratować Ziemię. Ale z drugiej strony, jesteśmy tutaj i widzimy obrazy nie różniące się zbyt wiele od tego, co porzuciliśmy. Dlatego są nam wrogie. Ludzie zabijający ludzi. Nie, demony zabijające ludzi. Czemu ten świat istnieje? Jeszcze trochę się załamie. Nie myśl na tym, Norris. Stracisz na to wszystko widok. Spróbuj wyciszyć się i myśleć tylko o misji. Zrobi to samo. Możemy być pewni, że zbierając informacje o Schwarzwald, będziemy powoli wracać na Ziemię. Pamiętajcie o tym i bądźcie spokojni, kiedy będziecie wypełniać się swoje zadania. Jezu, Artur. Muszę się stąd wynieść, zanim stanę się takim zimnym draniem jak ty. Nasza lokacja się zmieniła. Nowy sektor ma kod B. Kryptonim Boots. Nasza misja w sektorze Boots rozpocznie się już niedługo. Może być niebezpiecznie, ale zostawimy nasze instrumenty badawcze w tym sektorze. Te latarnie rekonesansowe będą zbierać nasze dane w tym wymiarze. Potrzeba odpowiednio dużo miejsca, aby je gdzieś ustawić. Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego miejsca i zostawienie latarni rekonesansowych. Okej. Okay. Dane, które od nich zbierzemy, pozwolą nam również znaleźć położenie następnego tunelu kwantowego. To ważne, aby udało nam się przejść dalej. Okej. Okay. Im więcej dowiemy się o Schwarzwald, tym większe nasze szanse, że z niego uciekniemy. W dodatku, dane, które tu znajdziemy, z pewnością pomogą nam rozwiązać kryzys, który obecnie trwa na Ziemi. Musicie kontynuować tę misję. Dla tych, którzy są członkami drużyny atakującej, którzy pracują z demonami. Rozmaite środki, które otrzymaliśmy w Antli, dała nam większy wgląd na ten program. Od tej pory macie większą pojemność programu przywołującego demony. Będziecie mogli mieć jednocześnie nawet do 10. Roześlę wam tą prawkę. Proszę, zaakceptujcie ją. Okej. Okay. Nie będę gardził. Mam nadzieję, że uda wam się porządnie wypełnić tę misję. Też mam taką nadzieję, Arturze. Ale do tego jeszcze jest trochę czasu. Mówiąc trochę, mam na myśli bardzo dużo. Uwierzcie mi.